Serio, z tej strony Elek, a to jest Five Nights at Freddy's Simulator. I ktoś mi podesłał to na Discordzie, ja dawno nie siedziałem w fangamach z... dawno nie siedziałem w fangamach z FNAF-a. Bo wiecie, znacie historię, one były fajne przez jakiś czas, potem były mech, potem jakiś wyskoczył fajny, potem znowu mech i tak w kółko. Ktoś mi podesłał to na Discordzie i mówię, nie mam problemu zerknąć. I ściągnąłem tę grę bez patrzenia w ogóle w opis, bo tam nie było dużo jakichś screenów, ani nic nie było screenów w ogóle. Ale patrząc po tym, jak to wygląda, to wygląda całkiem spoko. I nie mam pojęcia, na czym polega, ale patrząc po tym, że można podejrzeć wszystkie postacie po kolei i są ich opisy, to sterujemy animatronikami. Jest to gra na Unreal Engine, więc jest to automatycznie gra 3D, zakładam. I to może być pretty fucking cool, ponieważ zobaczcie, ile tych postaci jest. Także ja nie czytałem do końca zdolności tych postaci. Można je obracać. That's cool! Można sobie wyłączyć description i tak dalej. To jest fajne miejsce do robienia miniaturek, więc pewnie z tego skorzystam. Ale... zobaczmy, na czym polega gra, bo nie chciałem jej włączać teraz... Tak, wiecie... Experiences FNAF 2, okej. Okay. Coś zbiera jakieś fastcoiny. Zbiera się fastcoiny, czy trzeba płacić za fastcoin? Mam 50 fastcoinów dostępnych. Oh, czyli zbieram w poprzednich mapach fastcoiny, żeby móc na następnym płacić tak jakby. Tutorial? Mogę? Nie, weźmiemy po prostu tą pierwszą. Zobaczymy, co to będzie. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Ale mi się... Ale zajebisty efekt, jak się ten... Głowa trzęsie, jak się tak... To zatrzyma na chwilę. Ale kozak efekt! Ej, to jest zajebiste! Moc pozostała. Kamera inactive, okej, okay, czyli ktoś na mnie patrzy. Zakładam. Co oznacza kamera active? Jak to działa? Jak działa? Okej, okay, ja powinienem chyba posprawdzać rzeczy, bo... Okej, ja absolutnie nic nie robię. Na razie się tylko rozglądam, ale... No chyba ja. Mam stać w miejscu? Okej, ja powinienem chyba przeczytać, co się dzieje w tej grze. Co to jest? 9 fastcoinów zebranych. Kozak. Hej, przyjacielu! Czy mogę zaatakować od prawej strony? Oh shit. Okej. Czemu nie mogę? Kamera active. Oh shit. Oh shit, inactive. O, zauważył mnie, no co za... Jak ja mam to zrobić? Wiecie co? Okej, dobra, dobra, okej, okay, quit to menu. Okej, dobra, bo gra wygląda solid as fuck, ale ja chcę wiedzieć, co się dzieje. Nie mogę wchodzić do pokoi, kiedy Night Guard jest na kamerach, ale office też jest pokojem, więc... powiedzmy, że rozumiem, co się dzieje. Nie rozumiem za cholerę, ale spróbuję jeszcze raz, okej. Okay. Czyli muszę uważać na awareness level. I dalej nie wiem, co robi moje Z. Lullaby. Nie wiem, co to robi. Mogę jakoś sprawdzić? Gdzieś tu jest coś ten? Nie? Nie? Czyli mogę wejść do biura, ale nie mogę przejść pomiędzy pomieszczeniami. Okej. Okay. O nie, nie mogę tam przejść. Shit. O, czyli czerwony promień to jest jego pole widzenia. Okej, dobra, teraz rozumiem. Jak? Nie widział mnie! Okej, o co chodzi? Jak ja mam go zwodzić? Nie rozumiem do końca jak... No.
A, okej. Yo. Coś zrobiłem, ale... Now would be a good time to hold your breath. Jej! Ale... O, 73 coiny, ale... To jest ten problem, że rozgrywka we FNAF-a z perspektywy animatroników nigdy nie jest tak zabawna jak z tamtej perspektywy, jak na moje. Press Z to lower awareness and give a short speed boost, czyli jest tylko to. Tutaj jest napisane, okej. Okay. Press Z to play the guitar and make electronics malfunction. Okej. Okay. Czyli animatroniki z FNAF-a jedynki działają wszystkie tak samo z tego co widzę, okej. Okay. Tylko mają różne zdolności. Steal power directly from the building. Overclock his servos and self-destruct. Holy shit, dobra. Możemy sobie odblokować kolejne poziomy. Więc zróbmy to, czemu nie. Bonnie, let's go! W sensie to jest dziwne, nie wiem, w sensie tak no, podpijasz do kogoś i wow, wygrałem. Jak mam na to zareagować? Dziwne trochę. Okej. Kozak, ale grafika jest tutaj zarąbista. Czyli oni powodują, że elektronika na chwilę przestaje działać, czyli mogę się do różnych pokoi jitnąć, I guess. To tyle, nie? Okej. Okay. Użyłem tego mojego rock-on, ale nie wiem co zrobiło tak do końca. Awareness jest duże, więc pod koniec sobie spadnie. To jest dziwna gra. Jest dobrze zrobiona, ale jest dziwna. Jakby ten zamysł jest taki... Yo, ale wygrałem chyba, tak? I mean... No wiecie o co chodzi, jakby nie jest to złe, ale jest kinda... nudne? Może do tylko postaci SNAF 1, zobaczmy. Bo jest SNAF 1, 2, 3, Sister Location. Nie wiem czy jest czwórka, chyba jest czwórka, bo były tam Nightmare'y gdzieś. Czy to jest końcówka mojego dzieła przed kamerą? Tak, to jest mój dziób. XD. Okej, ja bym poszukał jakichś coinów gdzieś dookoła, bo nawet jeżeli nie złapię Nightguarda, to byłoby fajnie. To byłoby fajnie uzbierać na inne poziomy. Pójdę tak jak normalnie Chica chodzi, niech będzie. Myślę, że większego znaczenia nie ma, z której strony atakujemy. Spróbuję przejść tam drugą stronę, żebym nic zauważył. Nie! Okej. Okay. Kamera aktywna i mogę teraz chyba... zaatakować. To jest tyle? To po co mi są moje skille w takim wypadku, skoro te skille absolutnie nic mi nie dają? Po co są te skille? To tyle? Czy ja coś robię źle? Ja nie rozumiem. Ale Foxy może być ciekawy. Self-destruct risk. O, nosek. Spróbuję przebiec tą drugą stronę, a potem znowu zaatakować za drzwi, tak jak zazwyczaj. To zdaje się działać. I teraz kamera active. Yo. No wygrałem! No to jest coś nie tak! Właśnie koncept jest... Nie, 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 nie,
pirate. Or a fox for that matter. Wiecie, o co chodzi, jakby no jest jedna strategia, na to i niepotrzebne mi są skille, więc po co są skille przy tych postaciach? Fajnie, ale to jest trochę... nudne. Okej, okay, nie mam jak... Opicera Simulator Ultimate Custom Night Hell Wanted Fanmade Games. Holy shit! I co teraz? Ale to jest głupie, teraz mam grindować po kolejne... To może po prostu pochodzę i poszukam coinów po mapie, bo... O właśnie. 8 fast coinów zebranych. Ja po prostu poszukam fast coinów na mapie i tyle. Bo tylko to mi jest potrzebne do odblokowania kolejnych poziomów. I... Ewentualnie gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim mogę spróbować wygrać or some shit. Unreal Engine jest jak na moje ciężkim silnikiem do ogarniania gier. W sensie jest mało zrozumiały jak na moje. Przy dodawaniu jakichkolwiek, wiecie, animacji i tak dalej, nie wiem. Jest dla mnie po prostu ciężki. Ale trzeba przyznać, wygląda zajebiście dobrze. Okej. Zrobałem. Wyłączaj tą kamerę, złama się. Easy clap. Teraz tylko otwórz kamerę i mamy cię. Elo! Nie wiem, Mam szansę odblokować jeszcze jedną postać i ile mam czasu? Ej, jeszcze trochę czasu mam do nagrywania. Myślałem, że mi zeszło więcej. Withered body, mangle. Ja bym wziął mangle najpierw. Tutaj jest jedna postać, więc ta część pójdzie szybko. God dang it. To trzeba będzie przyfarmić. Sądzę, że porobię jeszcze postacie stąd. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. I w następnym odcinku zobaczymy, jak uzbieram na całą resztę. Bo... nie widzę sensu czekania między tym i farmienia, bo to jest to samo. Oho, muzyka z Ultimate Custom Night. Z-dash, ale nie wiem, jak to działa. Co, łazienki? Zaraz, jak ta lokacja jest zbudowana? Nie, to nie tutaj. To tutaj. Yo, ej, dobra, ale to jest zajebiste. O, w mordę, ale to wygląda dobrze. Okej. Więc spróbuję przejść stąd. Czy mogę? Mogę. Holy shit. Odwróć się. O, ale co, ale ej! A to jest tego typu dash, okej. Okay. Dobra. Trochę mi się nie podoba fakt tego, że jak byłem w szybie wentylacyjnym, mógł założyć maskę. To nie ma sensu większego. Maska działa dopiero jak on wbijał do pokoju. What? To nie zadziałało? Ja muszę wejść od boku, tak? Nie mogę od przodu. Bez sensu. A mogę dashować, jak jestem na kontrolu? I don't know. Kurde, ej, szkoda, że taki koncept jest marnowany tylko na właśnie tego rodzaju grę, jakby... Chyba wygrałem?
trochę bez sensu, że całe replayability tej gry opiera się na tym, że wracasz do starszych poziomów i szukasz coinów, albo próbujesz wygrać kilka razy. It's kinda lame. Bo na przykład teraz chciałbym tylko zagrać jeszcze w jedną tą minigrę z Mangle i tyle. Bo fajnie, że pewnie każda postać tam może przyjść od różnej strony, potem nie wiem. Nawet nie zaglądałem na skille tamtych postaci, so I don't know. Okej, okay, jego już mamy. Let's go. Ale, no jakby... ile się dostaje za win? 7 coinów! 7 coinów, that's pretty lame! Trzy fast coiny za to dostałem. Dostałem 3 fast coiny za wygraną. Jeszcze raz, ile? Jakim cudem 4 coiny? Co, jakim cudem? Przecież to było praktycznie flawless. Ja zauważyłem, że Foxy jest spoko tutaj grać, bo szybciej się porusza i szybciej można pobiec, zebrać jakąś monetę czy coś. I dyky. Okej, okay, użyłem self-destruct na nim, ale to go nie zabiło. Czy ja mogę zrobić self-destruct, jak już tam wejdę? I wtedy... włączoną kamerę, teraz się obraca w tę stronę, kozak. Frajer. Nawet nie zdążyłem kliknąć Z, to Z mi nic nie dało. Okej, okay, a w tej grze zebrałem dużo, jest 74 w końcu. Okej, okay, więc czy my chcemy Mangle, czy chcemy kogoś innego po drodze? Mangle wiem, że może się czepiać sufitu. Toy Bonnie ignoruje to, że ktoś ma kamerę włączoną. Weźmy po kolei, weźmy Mangle. Okej, okay, let's go. Dziwna jest ta gra, w sensie jakby... okej. Mogę się puścić? Mogę. Otóż wy Balloon Boy? Jezu, jaki wzrok, okej. Nie, nie, nie. I co mi da czepianie się sufitu? Nie rozumiem, co mi to daje. Czy ktoś mi wyjaśni? Yep. Czepianie sufitu nie daje mi praktycznie chyba nic. Drop the bomb? Lul, ej! Okej, to jest śmieszne. Ciekawe, czy czuję się obserwowany. O, skubaniec. Ale drop down na niego zrobiłem. Okej, to jest fascynujące, ale... drop in! To się udało. Mogę? Oh shit! Oh shit! No i za to też 3 coiny, co? Ja tu specjalnie starałem się zrobić wejście z With the Bang, no bo to może być zajebiste, a bez sensu. Dobra, zbieram 60 coinów, to skoro uzbierałem Toy Bonnie, ostatnia postać na dziś, lecimy.
Bo zobaczyłem, ile tych postaci jest i mam wrażenie, że jeżeli uzbieram te konie, to mogę w następnym odcinku objechać je wszystkie i już nie zbierać pomiędzy nic. Bo nic to też tego, wiecie, tak ciągnąć. W FNAF-ie dwójce ani razu nie widziałem. Oj, oj, oj. Oj, biedna. O no. W FNAF-ie dwójce nie widziałem ani razu koniów do zebrania, więc... To się. Że trzeba grać w jedynkę, żeby te koiny zdobyć, tylko. A może im więcej gram w dany tryb bez różnorodności, to tym mniej dostaję? Miałoby kinda sens. Dobra, to zrobimy to the old fashioned way. Skubany. Ale zebrałem coiny. Więc jednak są gdzieś tutaj czasami. Czyli ja muszę po prostu do niego podejść i muszę wejść w nim z kolizję, żeby go dobić, tak? Rozumiem. Więc obracuję w tamtą stronę. Muszę widzieć, jak on się obraca z tej strony w tamtą, żeby uzyskać sobie czas. Dobra, wygrałem. Weird. Okej, okay, zrobiliśmy 6 postaci. 7 w zasadzie. Dziwna gra. Dziwna, not gonna lie. Nigdy nie byłem za bardzo fanem gier, w których wcielasz się w rolę animatroników. W tą drugą perspektywę gry. Bo ta perspektywa nie jest zbyt ciekawa. Ciekawą rzeczą we FNAF-ie jest ten multitasking, który musisz odwalić, żeby się obronić przed wszystkim naraz. To jest najciekawsze, a nie jak zaatakować osobę jako jednostka, która się broni przed tysiącem rzeczy naraz. To jest kinda nudne. I zawsze jest ten element, ktoś na ciebie patrzy, nie możesz się ruszać. I tysiąc innych rzeczy, które się powstrzymują. Ktoś ma zamknięte drzwi, nie możesz nic zrobić, musisz się wycofać, poczekać. I to jest dużo mniej ciekawe, mimo że to jest druga część tego samego konceptu. Nie wiem, idyki. Ja pozbieram sobie w międzyczasie na całą resztę. Tak myślę, że spróbuję uzbierać na całą resztę. Żeby tego nie rozciągać w czasie, bo nie sądzę, że jest sens. Bo dużo się tu nie dzieje. Jakby kinda śmieszne jest to zobaczyć raz, a potem tak... No, ujdzie. Anyway, to tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. To jak zawsze, trzymajcie się. See you next time. Bye.